Cześć! Przez miesiąc nie nagrywałem żadnych filmów. Najmocniej Was za to przepraszam, tych, którzy czekaliście na jakieś nowości na kanale. Miałem nagraną też paczkę tych pięciominutówek, natomiast kiedy wojna wybuchła, wydawało mi się, że takie filmy bez żadnego związku z bieżącą sytuacją nie jest dobrze wrzucać. Będę je sukcesywnie teraz już wrzucał, kiedy też nasze myśli troszkę tak się stabilizują i normalizują, możemy różnie to oceniać, ale dzisiaj, kiedy jest 36 dni od wybuchu wojny, nasze emocje są zupełnie inne niż były w pierwszych w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach wojny. Ja przez miesiąc nie miałem możliwości w ogóle usiąść tutaj przed tą kamerą, dlatego że te wszystkie działania na rzecz osób, które ucierpiały z powodu wojny, uciekały z Ukrainy, tak bardzo zaangażowały mnie i nas wszystkich w kościele ICF Bydgosz, że, że przez ten miesiąc wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne nasze aktywności zeszły na dalszy plan. Także dzisiaj dopiero siadam przed kamerą i zaczynam nagrywać te filmy. I teraz chciałbym nagrać kilka odcinków, taki cykl, w których. Postaram się poopowiadać, co ja myślę, i jak ja postrzegam te wszystkie argumenty, dyskusje, które przetaczają się przez nasze spotkania. Podczas wojny, bo, bo różne rzeczy możemy przeczytać z różnymi opiniami na temat pomocy dla tych, którzy uciekają, się spotkać, niestety, bo wydaje mi się, że jest sprawa tak oczywista i jednoznaczna, że nie ma o czym dyskutować. Natomiast, no właśnie, jak chrześcijanin w obliczu konfliktu na Ukrainie, jaką powinien przyjmować postawę wobec pewnych twierdzeń, to chciałbym w tym filmie zacząć tak poopowiadać, gdzie jest moje serducho, gdzie są moje myśli i co na ten temat myślę. Także, Chrześcijanin w obliczu wojny, pierwsze spotkanie, start. Tchau. Ledwo zaczął się konflikt i to jest niesłychane, jak wszyscy zaangażowaliśmy się w pomoc. Tutaj korzystając z tej okazji chcę podziękować wszystkim, którzy widząc też nasze zaangażowanie w ICF Bydgoszcz wspierali nas w tym, czy swoimi darowiznami, czy swoim czasem, czy swoimi samochodami, czy swoimi mieszkaniami. Dlatego, że od pierwszego dnia wojny, od czwartku, kiedy wybuchła wojna, w zasadzie mieliśmy 30 wolontariuszy, kierowców, którzy byli gotowi osoby transportować. Potem się to unormalizowało, zaczęły funkcjonować pociągi, zaczęłyby regulacje dotyczące tej transportu natomiast tej pierwszej fali rzeczywiście to jest niesłychane Polska zamieniła się w jeden wielki NGOS czyli w jedną wielką organizację pozarządową gdzie wszyscy takim Pospolitym ruszeniem, entuzjazmem, taką entuzjastyczną pomocą, staraliśmy się tą dramatyczną sytuację uczynić możliwie znośną dla tych, którzy ucierpieli najbardziej. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam i zaangażowali się też w te działania, które mogliśmy robić jako ICF Bydgoszcz. Wiecie, od pierwszego dnia wojny, oprócz tego, że większość z nas, znakomita większość z nas, zaangażowała się bardzo w pomoc tym, którzy ucierpieli z powodu wojny, pojawiły się głosy. Nieznacznej mniejszości, ale niestety ludzie, którzy są w mniejszości i są głupi, czasami są najgłośniejsi sprawiają wrażenie, że, że te ich głupie, głupie pomysły słychać z daleka. Wiecie, pojawiły się takie głosy roszczeniowo pretensyjne, pełne pretensji i pełne, pełne roszczeń pod tytułem, dlaczego oni dostają wszystko. Nawet jeżeli się pojawia oferta pracy dla kogoś z Ukrainy, to potrafią pojawić się głupie komentarze pod tytułem: A dlaczego chcesz zatrudnić kogoś z Ukrainy, uchodźcę z Ukrainy, a nie Polaka? I tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że takie głosy pod tytułem: Oni dostają wszystko, to są głosy z piekła rodem. I nawet w Biblii mamy taki mocny przykład, kiedy kobieta chciała uczcić Jezusa, wylała na niego flakonik drogich perfum, i wtedy pojawia się Judasz który mówi czy nie lepiej można było wydać te pieniądze czy nie lepiej można było wydać pieniądze czy nie ma bardziej potrzebujących niż Jezus z takimi zbytkami i myślę że to jest po prostu ta postawa Judasza jest demoniczna jest z samego dna piekła i nie musi być wojna żeby móc, żeby móc ją prezentować. Jeżeli chcesz komuś pomóc, nie wiem, nie ma wojny, hipotetyczna sytuacja, i chcesz kupić dziecku wycieczkę z, z klasy twojego dziecka, jeden z uczniów nie stać go na szkolną wycieczkę. I chcesz po prostu, żeby pojechało to dziecko, które nie ma dość pieniędzy, jego rodzice nie mają dość pieniędzy, żeby sfinansować mu ten wyjazd, przeznaczysz na to pieniądze, to z piekła rodem jest ocena tego dobrego uczynku. Ocena, która brzmi. No wiesz, dwie klatki schodowe dalej mieszka ojciec, który umiera na ciężką chorobę i może lepiej było mu sfinansować leczenie, żeby razem ze swoimi dziećmi mógł... Dłużej żyć i cieszyć się ich dzieciństwem, a dzieci obecnością taty w domu, niż finansować jakąś wycieczkę jakiemuś dziecku. Zawsze znajdzie się ktoś bardziej potrzebujący. Chcesz dać pieniądze, nie wiem, na karmy do schroniska, ktoś powie, powinieneś dać na dzieci. Dasz na dzieci, ktoś powie, ale są bardziej chore dzieci. I takie myślenie, są ludzie bardziej potrzebujący niż tym, którym ty akurat teraz pomagasz, jest myśleniem z rodem. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą, którą uważam, że ta postawa jest naprawdę najbardziej parszywa pod tytułem. Oni dostają wszystko, to jest zastanów się, czy naprawdę dostają wszystko, czy nie stracili 100 razy więcej, niż my próbujemy swoją pomocą. My, jako państwo, jako społeczeństwo, poprzez świadczenia socjalne, my, jako społeczeństwo, poprzez działania humanitarne, poprzez, poprzez nasze zbiórki, poprzez otworzenie naszych domów, poprzez rozdawanie żywności, poprzez troszczenie się o ubrania, dajemy zaledwie ułamek tego, co stracili. I tą nieznośną sytuację, głęboko niesprawiedliwą sytuację usiłujemy uczynić odrobinę bardziej znośną. I trzecia bardzo ważna rzecz, którą musimy sobie uświadomić, to żeby ją wprowadzić, to chcę opowiedzieć historię pewnej kobiety, która do mnie napisała. I ja rozumiem dramatyzm tej sytuacji, ja rozumiem trudność tej sytuacji. Ona opisała mi swoje, swoje położenie, mówi: wychowuje niepełnosprawne dziecko, mój mąż pracuje za dość niskie wynagrodzenie, i mieszkamy gdzieś kątem, nie mamy gdzieś mieszkać. Gmina przygotowała dla nas mieszkanie gminne, mieszkanie komunalne. W zasadzie zapadła decyzja wójta czy burmistrza, żeby to mieszkanie nam przekazać w użytkowanie. Czekaliśmy tylko na odmalowanie tego mieszkania. Ja rozumiem dramaty z tej sytuacji mamy, która nie może podjąć zatrudnienia, bo wychowuje niepełnosprawne dziecko. Rozumiem takie decyzje i, i, i bardzo szanuję, więc, więc, więc rozumiem też trudność tej sytuacji i rzeczywistą potrzebę mieszkaniową tej rodziny. I nagle wójt gminy czy tam wycofał wszystkie decyzje, Decyzje związane z przekazaniem mieszkań komunalnych, żeby je przekazać dla uchodźców, i bardzo naprawdę rozumiem i jest mi przykro z powodu tej sytuacji. Natomiast myślę, że to jest taki moment, kiedy pomoc innym, bardziej potrzebującym, zaczyna nas kosztować. I tak naprawdę to chcę powiedzieć, że pomoc zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zaczyna nas kosztować. Więc nas jako społeczeństwo, tak, będziemy czekać dłużej w kolejce do lekarza. Tak, budżet państwa jest obciążony świadczeniami socjalnymi, tak, klasy w szkołach są obciążone ponad miarę, tak, ciężej będzie się dostać do niektórych szkół, bo więcej, bo na populacja naszego kraju wzrosła co najmniej o 5%, jak nie więcej. Tak, to prawda, będzie nam wszystkim trudniej i ciężej. Ale prawdziwa pomoc zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zaczyna nas kosztować. Czy nie kojarzycie nawet tej historii, kiedy Pan Jezus obserwował, ile ludzie dają na świątynię i pochwalił nie tych, którzy dawali dużo w wartościach bezwzględnych, ale pochwalił tę kobietę, która dała dwa grosze, dlatego że ją te dwa grosze kosztowało najwięcej. Więc jeżeli pomagasz w taki sposób, że dajesz tylko to, co tobie zbywa, to to nie jest pomoc. Ja rozumiem, że to jest. Może rodzić poczucie krzywdy. Ktoś będzie rywalizował o miejsce pracy i to miejsce pracy dostanie ktoś, kto uciekł z Ukrainy, a nie, a, a, a nie ty akurat właśnie. Więc więc rozumiem tę trudność. Natomiast myślę, że w skali makro jako społeczeństwo zdajemy gigantyczny egzamin z pomocy, która również nas jako społeczeństwo może kosztować. Ale ja głęboko w to wierzę, że tak naprawdę prawdziwa dobroczynność, prawdziwa ofiarność, prawdziwy Jezusowy charakter objawia się wtedy. Kiedy robimy rzeczy, które nas kosztują, nie kiedy dajemy je z tego, co nam zbywa. Jeżeli jesteś, nie wiem, multimilionerem i tobie zbywają po prostu dziesiątki czy setki tysięcy złotych, to dajesz to lekką ręką, nie czuwasz trudności. Jeśli jesteś osobą ubogą, też możesz dawać w sposób, który tobie zbywa, czyli nie wiem, sprzątać sobie w szafie i dawać rzeczy, które po prostu ci zalegały, a żal było wyrzucić, ale, ale nigdy już byś ich nie ubrał, więc po prostu robisz sobie porządek w szafie. Ale to nie jest dobroczynność. Dawanie rzeczy, które nam zbywają, obojętnie czy to są dziesiątki tysięcy złotych, czy w przypadku kogoś niesłychanie bogatego, czy dawanie ubrań, które chciałem sobie posprzątać w szafie, to to nie jest jeszcze pomoc. Pomoc zaczyna się wtedy, dobroczynność zaczyna się wtedy, naśladowanie Jezusa, a do tego jako chrześcijanie jesteśmy powołani, żeby pomagać innym, zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna nas to kosztować. Kiedy dzielimy się swoim domem na trzy dni, to nie jest wyzwanie. Prawda, przyjąć gości na trzy dni, ale kiedy oni są już z nami trzeci, czwarty, piąty tydzień, to podziwiam otwarte domy, podziwiam ich właścicieli i gospodarzy, dlatego, że ta pomoc naprawdę kosztuje, kosztuje emocjonalne obciążenie, kosztuje komfort życia, ale dzielimy się tym, co mamy, mamy żeby pomóc tym, którzy stracili wszystko. I przykłady można by mnożyć, więc to, co, co, co mówię, bycie uważam, że te zdania pod tytułem Dlaczego oni dostają wszystko, jest postawą w stylu Judasza: można było te pieniądze wydać lepiej. Ale naprawdę, no, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jeżeli serio traktujemy to przykazanie, aby każdego, a im bardziej jest potrzebujący, tym bardziej przyjąć go, jak przyjmowalibyśmy Jezusa, zauważcie. Jezus nie mówi, byłem bogaty, a przyszliście do mnie po protekcję, byłem wpływowy i przyszliście do mnie się poradzić, byłem tylko byłem biedny, byłem nagi, byłem więziony, byłem chory, byłem w potrzebie, a wy nad tą potrzebą się schyliliście i mówi, wow, to jest właśnie właśnie to, do czego jesteście powołani i to za co w ostatecznym rozrachunku czeka was nagroda. Więc uważam, że jako społeczeństwo robimy gigantyczne rzeczy i mimo że to są czasami bardzo pseudoracjonalne Wyliczenia, nie wiem, widziałem w mediach społecznościowych jakieś obliczenia, ile to z budżetu, bla 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 bla. bla to nie ma znaczenia. Najbardziej wymownie i najbardziej boleśnie chyba ilustruje tę całą postawę, dlaczego oni dostają wszystko. Taki rysunek, który widziałem w internecie, gdzie jest ostrzeliwanego. Palącego się miasta, ucieka mama, trzymając dziecko za rękę, i dziecko się pyta, mamo, dlaczego wyjeżdżamy do Polski? A ta mama odpowiada słodko, gorzko, naprawdę ironicznie, ale, ale to śmiech przez łzy: żeby sobie pojeździć za darmo tramwajem. Naprawdę nikt z tych, którzy przyjechali do Polski, uciekając przed wojną, nie przyjechał tutaj po to, żeby sobie za darmo pojeździć tramwajem i dostać, nie wiem, 300 albo 500 zł za pomogi, albo zabrać sobie miejsce pracy, czy w jakikolwiek inny sposób uczynić nasze życie trudniejsze czy, czy mniej komfortowe. Znaleźli się w dramatycznie trudnej sytuacji ci, którzy uciekają, a my możemy tę sytuację uczynić odrobinę tylko lżejszą, i myślę, że jest to naszym najwyższym chrześcijańskim. Obowiązkiem. Więc tyle chciałem powiedzieć w tak pierwszym, pierwszym tym odcinku z tego cyklu, kiedy różne rzeczy słyszymy na temat tego, co dzieje się na wojnie. Myślę, że jako chrześcijanie tutaj nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Pomoc im bardziej nas kosztuje. Tym bardziej odbija ona Boże serce i Boży charakter. Proszę subskrybujcie ten kanał. Jeśli jesteś tutaj nową osobą, to, to zostań z nami na dłużej, bo w ten sposób subskrypcjami, udost subskrypcjami nie wiem, czy dobrze powiedziałem, za pierwszym razem, udostępnieniami, lajkami, pomagamy się temu kanałowi wszyscy razem rozwijać i dotrzeć z tymi treściami w sieci troszkę szerzej i troszkę dalej, a za piękne jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. To jest nasze motto i to jest chyba. Taki leitmotiv wszystkiego, co robię w sieci. Za piękna Ewangelia, żeby ją przemilczać. Dzięki za Waszą uwagę.